Uważam, że Kobrzecka Platforma Obywatelska jest bardzo mocną organizacją partyjną i tu bym nie był takim pesymistą, tak jak i na szczeblu centralnym, wybroni się. Bo ludzie w Polsce przywykli do przeróżnych nagrań, począwszy od chyba już, wiem, 10 albo 15 lat. Wciąż taśmę goni, aferę goni, komisję śledczą goniła i z tego nic nigdy nie było. Ludzie do tego przywykli, uważają, że to się tam rozmyje, a to każdy tak jakoś sobie Czyli z tym uważa radzi. Uważa pan, że będzie Platforma rządzić w Kołobrzegu nadal? Uważam, że jeżeli się oczyści, jeżeli nie będzie w teczce przynoszony kandydat na prezydenta miasta, to znaczy Platforma na pewno wygra wybory samorządowe. Może nie w takich rozmiarach, jak wygrała do Rady Miasta, ale na pewno na prezydenta ma szansę wygrania. Tylko jeżeli będzie wybrany w sposób demokratyczny nasz kandydat, to ludzie będą pracować. A jeżeli nie, to ja tutaj nie liczę na jakiś sukces. Mhm, czyli dla PiSu to dobre wiatry i dla SLD? Bo ja sądzę, że czasu jest bardzo mało na to oczyszczenie. Parę miesięcy do wyborów zostało. W związku z tym refleksja powinna przyjść szybko. A ja twierdzę, że ten pomysł partii Kołobrzeg wcale nie jest utopijny, bo ja sięgnę do swoich doświadczeń. Bardzo dobrze zrealizowałem strategię koalicji z AWS, egzotycznej, dwie tylko w Polsce. Jako SLD też wróżono, że jak wy przeprowadzicie uroczystości milenijne tysiąclecia z biskupami, z kościołem. Udało nam się, wszystko przeszło w dobrej harmonii i z wielkim sukcesem. O tym nikt nie chce dzisiaj mówić i ja po swoich doświadczeniach wierzę w to porozumienie, wierzę, że nie sprowadzimy do Kołobrzegu wojny polsko-polskiej, która toczy się w Warszawie i gdzie indziej. Ja jeszcze tylko tak chwilę dodam tutaj, trochę mnie zastanowiło to, co pani Ireneusz mówi. Ja myślę, że w końcu ludzie właśnie odwrotnie, poprzez ten materiał poglądowy, nie wnikając jaki on jest, ale wszyscy widzą, bo przecież panowie nie chodzą tam na nagranie, ale zostali nagrani, więc mówili o rzeczywiście i tak się wypowiadali o naszym państwie. W związku z tym, że ludzie wreszcie zmądrzeją i jak pójdą już do wyborów, to będą wiedzieli, na kogo mają zagłosować i kto, jakie programy miał i co wcześniej mówił, bo przecież możemy sięgnąć sobie do historii sprzed 8 lat, kto jak mówił, nawet do przed 25, bo są niektórzy tacy, że ja ich uważam po prostu za geniuszy, którzy potrafili przewidzieć, bo tutaj mało o tym mówimy, ale